Filmik ten postanowiłem zdublować i umieścić go zarówno na kanale Światowa Dyszka, jak i Światowa Historia, ponieważ jest on bardzo ważny i istotny dla postrzegania historii. Zebrałem 10 dyktatorów, takich najbardziej oczywistych, najbardziej popularnych i według różnych źródeł wyliczyłem ich szacowaną liczbę ofiar, a następnie uzyskaną liczbę podzieliłem przez liczbę lat panowania i dzięki temu uzyskałem roczną liczbę ofiar danego dyktatora, dzięki czemu można zobaczyć, kogo rządy były naprawdę najbrutalniejsze. Do rankingu wytypowałem 10 najpopularniejszych dyktatorów, tych najbardziej znanych, przez co brakuje na liście takich twarzy jak Leopold II Coburg czy Mikołaj II Romanow. Dyktatorów jest 10, więc zacznijmy od miejsca 10, ale wcześniej bonus. Fidel Castro. Na początek umieszczę Fidela Castro jako najsłynniejszego dyktatora Ameryki Łacińskiej, aby był jakiś odnośnik, gdyż miejsce 10 i 9 należy właśnie do dyktatorów latynoskich, więc będzie można porównać ich ofiary. Kubański rewolucjonista, polityk i adwokat to właśnie Fidel Castro, przywódca rewolucji kubańskiej, faktyczny przywódca Kuby w latach 1959-2008. W 1959 roku objął stanowisko premiera, a w 1965 roku sekretarza rządzącej komunistycznej partii Kuby. W 1976 roku w wyniku reorganizacji rządu, obok stanowiska premiera jako faktyczny przywódca kraju, przeprowadził reformę rolną, nacjonalizację obcego kapitału, co przyczyniło się do zerwania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Od tamtego czasu Kuba zacieśniła relacje ze Związkiem Radzieckim, od którego otrzymała zresztą pomoc gospodarczą i wojskową. Po inwazji w Zatoce Świń w 1961 roku proklamował socjalistyczny charakter rewolucji i odwołał się do marksizmu-leninizmu. Prowadził politykę eksportu rewolucji, realizował m.in. ekspedycje kubańskich jednostek wojskowych do Angolii, Etiopii czy Zairu. Po chwilowej liberalizacji polityki gospodarczej w połowie lat 70. i kryzysie społeczno-politycznym w 1981 nastąpiło ponowne zaostrzenie kursu w polityce wewnętrznej. Pod koniec lat 90. ponownie przeprowadził pewną liberalizację życia na wyspie. W 2006 roku zrezygnował z władzy, a w 2008 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa. Na potrzeby swojej pracy dyplomowej przeprowadziłem szczegółowe badania dotyczące dyktatury na Kubie i uzyskałem konkretne dane. Fidel Castro w ciągu 55 lat działalności sprowadził śmierć na 7634 osoby, co rocznie daje liczbę 138 zgonów spowodowanych przez władzę. Augusto Pinochet w 1972 roku został szefem sztabu armii Chile. 23 sierpnia 1973 roku został awansowany przez prezydenta Salvadora Allende na stanowisko komendanta głównego armii. 11 września 1973 roku Pinochet przeprowadził zamach stanu, w którym obalił demokratyczny rząd socjalisty Allende. Od początku ustanowiona przez niego junta rozpoczęła brutalne represje opozycji. Już na krótko po zamachu stanu władze zamieniły główne stadiony kraju w obozy koncentracyjne. Największym z nich był Stadion Narodowy Chile, Estadio Nacional de Chile. Pomiędzy sierpniem a listopadem 1973 roku przetrzymywano w nim 40 tysięcy ludzi. Mężczyzn i kobiety rozdzielono. Mężczyźni przetrzymywani byli na boisku i widowni. Kobiety na basenie, szatniach i przyległych do stadionu budynkach. W przebieralniach oraz na korytarzach torturowano i mordowano ludzi. Przesłuchania prowadzono na bieżni. Junta Pinocheta posługiwała się licznymi skrytobójstwami, także poza granicami Chile. Nie wiadomo dokładnie, jaka liczba opozycjonistów została poddana jego represjom w trakcie 17 lat rządów. Próby oszacowania tych danych zostały przeprowadzone przez specjalne do tego celu powołane komisje, głównie powołaną Parlamentarną Narodową Komisję Prawdy i Pojednania, której przewodniczył senator Raul Retting. Według raportu tej komisji w okresie rządów Pinocheta śmierć poniosło 2095 osób, zaś 1102 osoby zostały uznane za zaginione bez wieści, a w tym rankingu takie zaginione wliczam w ofiary, więc uzyskujemy liczbę 3197 ofiar przez 17 lat. Rocznie uzyskujemy liczbę 188 ofiar.
Fulgencio Batista, kubański polityk, pułkownik faktyczny, przywódca Kuby w latach 1933-1944 i dyktator w latach 1952-59, sprawujący dyktatorskie rządy Batista, był postacią niepopularną wśród rodaków. W 1958 roku wygrał wybory drogą wyborczych fałszerstw. Pod koniec lat 80. jego rządy obaliła rewolucja, na czele której stanął Fidel Castro. Dopuszczał się Batista tortur, morderstw oraz prześladowań. Z Kuby zrobił takie Eldorado dla amerykańskich mafii, oczywiście za przyzwoleniem USA. Kuba była rozkradana, USA nie musiało się o to martwić. Fulgencio Batista w ciągu blisko 6-letniej dyktatury sprowadził śmierć na 1553 osoby, co daje roczny wynik 258 ofiar. Francisco Franco. Pupilek Hitlera na terenie Hiszpanii dopuszczał się rzezi, bombardowań miast, morderstw, sprowadził afrykańskie muzułmańskie oddziały, które słynęły z gwałtów, prowadził handel dziećmi oraz tworzył obozy koncentracyjne. Jego rządy w Hiszpanii nazywane są białym terrorem i wiem, że panował też czerwony terror, ale czerwony terror był może i bardziej brutalny, ale po pierwsze był prowadzony na mniejszą skalę, a po drugie nie był zarządzany przez głowę państwa. Liczba ofiar białego terroru jest obecnie przedmiotem debaty. Amerykański historyk Warren Carroll wyliczył liczbę ofiar na 57 662 osoby. Dr Paweł Skibiński wyliczył liczbę ofiar na poniżej 60 tysięcy ludzi. Liczba ta jest naprawdę ciężka do oszacowania, ponieważ w grę wchodzą naloty, masowe egzekucje, obozy koncentracyjne, ale również wydawanie ludzi Niemcom. I tutaj pojawia się pytanie, kogo to ofiary, czy Niemców, czy Hiszpanów? Warren Carroll mówił o blisko 60 tysiącach ofiar. Paul Preston w książce Hiszpański Holokaust mówił o 200 tysiącach ofiar. Zaś Michael Richards wyliczył 400 tysięcy ofiar. Ustalmy więc ogólnie, że Francisco Franco zabił od 60 tysięcy ludzi do 400 tysięcy ludzi. Panował zaś przez 39 lat, bo od 1936 do 1975 roku. Daje nam to rocznie od 1538 ofiar do 10256 ofiar rocznie, a z tego wynika średnio 5897 ofiar rocznie i z tym wynikiem Franco ląduje na naszej liście. Benito Mussolini, włoski polityk i dziennikarz, początkowo socjalistyczny, główny założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego, premier Włoch w latach 1922-1943, później, do 1945 roku, przywódca Włoskiej Republiki Socjalnej. W 1943 roku został odsunięty od władzy, utworzył później satelicki względem Niemiec rząd rezydujący w północnej części kraju. W 1945 roku został schwytany przez komunistycznych partyzantów i rozstrzelany. Odnośnie Mussoliniego ciężko cokolwiek ustalić, jednak według danych pochodzących z Polskiej Agencji Prasowej w 1938 roku Mussolini deportował 7 tysięcy Żydów do Niemiec, z czego 6 tysięcy zginęło w obozach koncentracyjnych. Wiem, że Hitler bezpośrednio ich mordował, ale Mussolini miał w tym udział, więc to zaliczymy. Ponadto Włosi mordowali w Libii, w Etiopii, na Bałkanach. Piekałkiewicz szacuje, że liczbę ofiar włoskiej okupacji w Jugosławii można liczyć tak na 10 tysięcy ofiar. J.L. Reidy podawał dla Grecji liczbę 8 tysięcy ofiar. Leszek Molendowski określa liczbę ofiar we Włoszech, bo były to przecież starcia faszystów z antyfaszystami, na 395 tysięcy, a dodając wcześniejsze ustalenie otrzymujemy liczbę 419 tysięcy ofiar. Benito Mussolini panował od 1922 do 1945 roku, a mówił zarówno o Królestwie Włoch, jak i Włoskiej Republice Socjalnej, co daje 23 lata. Oznacza to, że rocznie Benito Mussolini sprowadzał śmierć na 18 217 osób. Kim Il-sen, koreański polityk, przywódca Korei Północnej w latach 1946-1994, marszałek i generał Koreańskiej Armii Ludowej, wieloletni przywódca Partii Pracy Korei, wieczny prezydent. Korea Północna jest bardzo ciężka do podliczenia, a znajduje różne szacunki ofiar. Najmniejsze dotyczą 1,5 miliona ofiar, zaś najwyższe 3 miliony ofiar, więc przyjmuje liczbę 2 miliony 250 tysięcy, czyli tak idealnie po środku. Zaś Kim Il-sen rządził przez 49 lat, sprawując w tym czasie funkcję pierwszego sekretarza generalnego Partii Pracy Korei, przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Ludowego Korei Północnej,
Północnej, premiera Korei Północnej oraz prezydenta Korei Północnej. Czyli Kim Il-sen według tych szacunków rocznie zabijał 45 918 osób. Saddam Hussein, iracki prawnik, polityk, zbrodniarz wojenny, jedyny marszałek Iraku, generał, prezydent i faktyczny dyktator Iraku w latach 1979-2003, sekretarz generalny irackiego oddziału partii Baas i przewodniczący irackiej rady dowództwa rewolucji. Do władzy doszedł po objęciu władzy w Iraku przez partię Baas, głoszącą socjalizm arabski i panarabizm. Saddam odegrał znaczącą rolę w zamachu stanu przygotowanym przez tę partię w 1968 roku. W latach 70. z jego inicjatywy znacjonalizowano przemysł naftowy, w większości należący do zachodnich korporacji. Z pieniędzy pochodzących z ropy w szybkim tempie rozwinął gospodarkę Iraku. Hussein otoczył się w rządzie politykami wywodzącymi się ze sunnickiej mniejszości kraju. Formalnie do władzy doszedł w 1979 roku, wtedy też miał miejsce apogeum jego władzy. 23 specjalistów od spraw międzynarodowych Iraku napisało czarną księgę Saddama Husajna, poświęconą najnowszym dziejom tego kraju od przejęcia w nim władzy przez partię Baas w roku 1968. Według obliczeń autorów, były dyktator ma na sumieniu 2 miliony ofiar. Rządził przez 24 lata, czyli rocznie zabijał ponad 83 tysiące osób. Pol Pot. W okresie od 17 kwietnia 1975 roku do 7 stycznia 1979 roku dyktator Kambodży, członek Komunistycznej Partii Kambodży i przywódca Czerwonych Khmerów. Zdaniem wielu badaczy oraz środowisk opiniotwórczych twórca najskrajniejszej formy totalitaryzmu w całej historii ludzkości. Szacuje się, że w latach 1975-1979 z głodu, chorób i wycieńczenia zginęła prawie 1/4 liczącego 6 milionów ludzi kraju, czyli 1,5 miliona ludzi. 1,5 miliona ofiar przez 4 lata daje roczny wynik 375 tysięcy osób rocznie. Józef Stalin. W czasie rządów Stalina w Związku Radzieckim panował masowy państwowy terror, który pochłonął życie blisko 20 milionów ludzi, z czego 11 milionów zmarło wskutek głodu oraz trudną do ustalenia liczbę ofiar sowieckich deportacji, zesłań i niewolniczej pracy w łagrach. Stalin, zawierając pakt Ribbentrop-Mołotow z III Rzeszą, umożliwił jej dokonanie zbrojnej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Timothy Snyder policzył ofiary Hitlera i Stalina. Jakie informacje uzyskał w Związku Radzieckim? W okresie stalinowskim analogiczne dane wahają się od 6 do 9 milionów ofiar, licząc mordy i gułagi. Do tego można doliczyć wielki głód na Ukrainie, który pochłonął blisko 10 milionów ofiar, więc liczbę tę można zakrąglić do 19 milionów ofiar Stalina. Józef Stalin panował w latach 1922-1953, czyli przez 31 lat, co daje nam roczną liczbę ofiar 612 903 osób. Adolf Hitler. Przez większość historyków uznawany jest za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasową nazistowskich Niemiec, Holokaust oraz za śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50 milionów ludzi, przynajmniej według Georgia Feldmana. Jeśli jednak wierzyć Timothowi Snyderowi, który podjął się policzenia ofiar Stalina i Hitlera, uzyskujemy informację, że bezpośrednio Niemcy są odpowiedzialne za śmierć 11 milionów cywilów. Moglibyśmy przyjąć liczbę 50 milionów jako liczbę ofiar Hitlera, ale wtedy byśmy musieli w innych przypadkach brać pod uwagę liczbę ofiar wojny, a wtedy te liczby będą mniej dokładne, więc przyjmijmy tutaj 11 milionów ofiar jako bezpośrednich ofiar Hitlera przez 12 lat rządów, co daje nam ładny wynik 916 666 ofiar rocznie. Co możemy rozwinąć dalej? Hitler rocznie zabijał 916 666 osób, miesięcznie 76 388 osób, dziennie 2546 osób, więc na godzinę 106 osób, co daje ponad jedną osobę na minutę swoich rządów. Ale z liczbą 916 666 rocznie
Mao Zedong, chiński polityk, przywódca kraju w latach 1949-1976. Przez wielu historyków jest uznawany za największego zbrodniarza w historii ludzkości. Andrzej Paczkowski w Czarnej Księdze Komunizmu wylicza ofiary komunizmu i biorąc pod uwagę, że Stalinowi przypisał podobną liczbę ofiar jaką ja, to można stwierdzić, że pan Paczkowski posłużył się podobną techniką jak ja. Z tego względu przyjmuję jego teorię, która mówi, że Mao Zedong sprowadził śmierć na 65 milionów ludzi, zaś rządził w latach 1954-1976, pełniąc dwa różne stanowiska oczywiście, bo najpierw był przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, a następnie przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin. 22 lata rządów i 65 milionów ofiar, czyli blisko 3 miliony ofiar rocznie. Rozłóżmy to bardziej. 3 miliony ofiar rocznie, 245 tysięcy ofiar miesięcznie, 8200 ofiar dziennie, 341 ofiar na godzinę, czyli ponad 5 ofiar na minutę.